Anna Tobaka, dzień dobry. Dziś mamy czwartek, 11 kwietnia. Zapraszam na Silesia Flash. Są kary za wielkie derby Śląska. Komisja Ligi nałożyła karę na Ruch Chorzów i Górnik Zabrze za wydarzenia na Stadionie Śląskim. Dla Ruchu to kwota 50 tysięcy złotych, dla Górnika 70 tysięcy. Ale to nie wszystko. Łukasz Kądziołka. Wielkie derby skończyły się wielkimi stratami. Stadion Śląski niedawno podliczył, ile będą kosztowały naprawy na terenie obiektu po meczu Ruch Chorzów - Górnik Zabrze. Pseudokibice zniszczyli m.in. serwerownie. Straty opiewają na kwotę 1 200 000 zł. Jesteśmy w trakcie postępowań, które wskażą wykonawców, którzy będą naprawiać poszczególne części. To jednak nie koniec konsekwencji zadymy, do której doszło 16 marca. W jej trakcie nie tylko zdewastowano stadion, kibole odpalili race i wreszcie doprowadzili do bójki ze służbami ochrony. Ekstraklasa postanowiła ukarać zarówno Ruch, jak i Górnik. Zgodnie z decyzją Komisji Ligi, gospodarze otrzymali karę w wysokości 50 tysięcy złotych, a goście 70 tysięcy złotych. Ponadto kibice Ruchu mają zakaz wyjazdu na kolejny mecz z Górnikiem. Z kolei kibice zabrzeńskiego klubu nie pojadą na żaden wyjazd do końca sezonu oraz dodatkowo na jeden mecz z Ruchem Chorzów. Afera wyborcza w Czerwionce-Leszczynach. Do sądu wpłynęły dwa protesty. Jedna z obwodowych komisji najprawdopodobniej pomyliła nazwy komitetów. W efekcie kandydatka dostała dwa głosy i nie otrzymała mandatu, choć głosowała na nią liczna rodzina i przyjaciele. Problem dotyczy wyników głosowania w komisji numer 12 w dzielnicy Czuchów. Sąd w Rybniku na rozpatrzenie protestów ma 30 dni. Magda Sincewicz. Dla pani Gabrieli to był ważny dzień. Dla niej, jej bliskich, znajomych i współpracowników. Jako radna postanowiła ubiegać się o reelekcję. 7 kwietnia poszła do lokalu wyborczego wraz z mężem i dwoma członkami rodziny. Wiadomo, na kogo oddali głos. Wrzucając kartę do urny, nie przypuszczali jednak, że oddają swój los w czyjeś ręce. Ręce komisji, która najprawdopodobniej popełniła błąd. Jest to bardzo przykre, bardzo nieprzyjemne, gdyż w tym swoim obrębie, obwodzie liczyłam na sporo tych głosów, natomiast no dwa przekreśliły, że tak powiem, jakieś moje tam myśli o tym, czy będę w Radzie Powiatu, czy nie. Nie wszystko jeszcze stracone. Zadecyduje o tym Sąd Okręgowy w Rybniku. Zgodnie z kodeksem wyborczym może on podjąć decyzję o ponownych wyborach lub ponownym przeliczeniu głosów. Niewykluczone, że przez tą samą komisję. Sąd Okręgowy, rozpoznając protesty wyborcze, rozstrzyga o ważności wyborów oraz ważności wyboru radnego. Prezydium Sądu Okręgowego orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę prawną miały wpływ na wynik wyborów. W tym wypadku miały, bo prawie 130 głosów oddanych na panią Gabrielę otrzymał kandydat z innego komitetu. Teraz radna, by móc bronić swych racji, zbiera podpisy pod oświadczeniami od osób, które ją poparły. Swój głos zabrali w sprawie przedstawiciele komitetu, do którego należy szczęśliwy zdobywca tych głosów oraz ten, który również zauważył, że ma ich zbyt mało. Głosu była za mała ilość. No już nas to zaniepokoiło, tym bardziej, iż jeden z naszych kandydatów, również do Rady Powiatu Rybnickiego, zauważył, że w tej komisji również jego rodzina oddała na niego 3 głosy, a na liście okazało się ostatecznie 0. Także biorąc pod uwagę te wszystkie nieścisłości, nieprawidłowości, postanowiliśmy wnieść protest wyborczy, aby wyjaśnić transparentnie całą sytuację. Jak zgodnie wszyscy przyznają, nie wiedzą, jak zakończy się ten proces. Nie wiedzą, czy stracą, czy zyskają. Chcą przede wszystkim wyjaśnić mieszkańcom, co się wówczas wydarzyło. Czy w okolicach Gorzyc spadła awionetka? Zgłoszenie o znikającej w drzewach dymiącej maszynie odebrali wczoraj wieczorem strażacy. Niczego jednak nie znaleziono. W działania zaangażowana była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 17:40, że w miejscowości Czyżowice doszło do wypadku najprawdopodobniej awionetki. Zgłaszający nie był w stanie sprecyzować, gdzie dokładnie miało dojść do zdarzenia. W ten rejon natychmiast zostali wysłani policjanci, na miejscu pracowali także strażacy ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Został zadysponowany śmigłowiec Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, którzy szukali obiektu latającego, który mógłby ulec wypadkowi. Ta akcja poszukiwawcza trwała do późnych godzin nocnych. Nie potwierdziliśmy, aby to zgłoszenie polegało na prawdzie.
Jak podkreślają służby, zgłoszenie to było w dobrej wierze. Każde z nich jest traktowane poważnie. Kilkadziesiąt malutkich skrzydełek znalazło się na katowickim rynku. Ktokolwiek je znajdzie, otrzyma drobny upominek, choć ten nie jest najważniejszy. Liczy się rozmowa. Akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów ma zachęcić mieszkańców Katowic do rozmów o potrzebach i problemach dzieci, które często znikają w szkolnym tłumie, czują się zagubione i potrzebują realnej pomocy. Karolina Komada. Osiedlowa ławeczka, miejsce wielu spotkań i rozmów, miejsce, w którym często pojawia się wiele emocji. To jest też takie miejsce, na którym my często z dzieciakami siadamy i rozmawiamy na ulicach, tworzymy te relacje. A dzisiaj w centrum Katowic zawiesimy takie skrzydła, żeby zwrócić uwagę mieszkańców na problemy, na dzieciaki, które potrzebują naszej pomocy. Pomocy, której można udzielić, wpłacając 1,5% podatku na Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów. To bardzo fajne akcje są. Co prawda nie brałam udziału nigdy w czymś takim, natomiast jeśli tylko jest okazja właśnie na wsparcie jakiejś fundacji, właśnie które niosą pomoc jakimś właśnie potrzebującym, no to jestem jak najbardziej za tym, żeby to promować i żeby właśnie w takiej formie, myślę, to jest bardzo fajna opcja. W formie skrzydeł aniołów, czyli wolontariuszy, którzy od 30 lat szukają potrzebujących wsparcia dzieci. Mamy domy, mamy to miejsce, gdzie dzieci mają swoje kapcie, gdzie mogą zjeść obiad, gdzie mają przyjaźnie, gdzie się mogą bezpiecznie bawić, ale też jesteśmy na ulicach i rzeczywiście nasi streetworkerzy codziennie są na ulicach, na podwórkach dzielnic, w których pracujemy, to jest Katowice, Załęże, Chorzów, Batory, Sosnowiec, Juliusz, docierają do tych dzieci, do tych młodych ludzi, którzy bardzo często nie przyjdą sami po pomoc, bo się wstydzą, bo nie wiedzą, czy można, bo się boją. I to jest nasza rola, dotrzeć do dziecka, być z nim w jego przestrzeni. Już jutro, dokładnie 12 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów wraz z dziećmi skryło na rynku w Katowicach drobne paczuszki. Znajdują się w nich informacje, jak wesprzeć fundację. A na koniec łapiąca za serce historia małej sówki. W naturalnych warunkach na pewno nie przetrwałaby długo, ale na szczęście trafiła w dobre miejsce. Mały ptak został znaleziony przez turystów. Był w kiepskim stanie. Okazało się, że puszczyk, który trafił do leśnego pogotowia w Mikołowie, jest niewidomy. Łukasz Kądziołka. On ma oczka uszkodzone. To puszczyk znaleziony przez turystów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ma zaledwie 3 tygodnie, ale nigdy nie wróci na wolność. Matka na pewno ją karmiła, jeżeli gdzieś tam była, tak? Bo one się porozumiewają głosem przede wszystkim też, więc na pewno dolatywała. No ale takie zwierzę nie ma szans w naturze ze względu na to, że będzie się obijać o różne gałęzie, drzewa, przeszkody. No to tak naprawdę przyroda by zrobiła, sama by zrobiła, jak gdyby zadecydowała o jej losie, tak? Czyli no, wskazałaby ją, mówiąc kolokwialnie i wprost, na śmierć. Widać, ma zniszczone, ale to dlaczego? Trudno powiedzieć. Tu sowie nic nie grozi. Jest w dobrych rękach i będzie rosła pod opieką nowej mamy, czyli pana Jacka. Niedawno do leśnego pogotowia trafiła inna sowa, dużo rzadsza i też na szczęście została uratowana. To również puszczyk, ale uralski. Został znaleziony w samym centrum Katowic na ulicy Francuskiej, obok cmentarza. Trzymał się miejsc, które były zadrzewione i to tak dosyć dobrze zadrzewione starymi drzewami. No i pewnie gdzieś to był jakiś przystanek na jego drodze. Potrącił go samochód, bo on bardzo nisko nad ziemią potrafi przelatywać. A być może, że nawet polował na jakiegoś gryzonia, bo dla niego złapać szczura nie ma żadnego problemu. Dzisiaj ptaka wypuszczamy tu, gdzie jest jego miejsce. Samiec z pary, która jako pierwsza sprowadziła się z powrotem do lasów murckowskich po 100 latach nieobecności tego gatunku, cały i zdrowy wrócił do rezerwatu pod koniec marca. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.